Pan Łukasz Kmita, kandydat PISU, którego namaścił sam Jarosław Kaczyński, był kandydatem na marszałka w Małopolsce z większością w sejmiku, a mimo to po pięciokrotnym głosowaniu nie został wybrany. Pan kmita, jak widać, padł ofiarą niebezpiecznego procederu, które wszyscy znamy pod nazwą demokracja, bo w niej raz można głosować na kogo się chce, dwa, wewnątrz własnego obozu politycznego można mieć inne zdanie. W tej nienormalnej, jak najbardziej demokratycznej sytuacji ludziom zaczęły puszczać nerwy. Pan Ryszard Terlecki na zdjęciu pokazujący jak wygląda troll nazwał swojego partyjnego, byłego kolegę wicemarszałka Józefa Gawrona trolem, bo ten zgodnie z prawem i procedurami wystawił własnego kandydata na radnego. Och, jakże on śmiał tak demokratycznie postąpić. Jarosław Kaczyński, zapytany co zrobić w tej sytuacji, stwierdził, że trzeba wyeliminować problematycznych ludzi ale nie objaśnił, na czym by taka eliminacja miała polegać. Rozstrzygnięcie przyniosła szósta runda i wybrano Łukasza Smułkę, choć przy ogłoszeniu wyników pani ogłaszająca się pomyliła i podała, że wygrał Łukasz Kmita. Lipiec taki upalny, to co się dziwić, że ludzie chcą się schłodzić? W Gorzowie Wielkopolskim pewien 39-latek postanowił dla orzeźwienia wskoczyć na główkę do fontanny. Do tego myślał, że może wziąć statek, zaczepiał pomnik i do tego niezgrabnie usiłował dosiąść żółwia. Za styl otrzymał 100 złotych mandatu. Kibice Polonii Warszawa adoptowali pingwina, dzięki któremu chcą wlecieć na szczyty polskiego futbolu. Ciekawy wybór pingwin, te żyjące na Antarktydzie potrafią strzelić kupą na odległość pół metra. Dobry wybór, teraz strzały na bramkę może będą celniejsze. Sąd wystawił list gończy za byłym senatorem PiSu Waldemarem Bonkowskim, który został skazany na trzy miesiące więzienia. Dla przypomnienia, pan Bonkowski ciągnął psa na lince za swoim samochodem, doprowadzając do śmierci zwierzęcia. A może zamiast więzienia na trzy miesiące powinni rozważyć ciągnięcie jego na lince za samochodem przez trzy miesiące? Może by się czegoś nauczył. Granica polsko-rosyjska dalej cieszy się szaloną popularnością. Czterech Hiszpanów chciało zorganizować sobie sesję fotograficzną. Dwójka Niemców chciała zobaczyć, jak ta granica poza Unią wygląda. Do tego czterech Polaków chciało zobaczyć, jak wyglądają dzikie bezdroża Rosji. W lipcu eksplodowała polityczna bomba. Wyszło na to, że Jarosław Kaczyński parę lat temu napisał list do Zbigniewa Ziobry, gdzie oczekiwał, że ten zabroni członkom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości do celów kampanii wyborczej. Zatajenie informacji o nieprawidłowościach przez prezesa Kaczyńskiego jest dosyć skandaliczne, ale jest też potwierdzeniem starej słowiańskiej prawdy, że dziad wiedział i nie powiedział. Lekarze mówią, że siedzący tryb życia nam szkodzi. Tego zdania na pewno nie byli aktywiści z ostatniego pokolenia, którzy blokowali Wisło, Stradę na siedząco i na bieżąco. Uprzykrzając niewinnym ludziom życie, przyklejają się do ziemi, krzyczą w filharmonii narodowej czy oblewają farbą pomnik syrenki warszawskiej. Podczas ich lipcowych protestów w stolicy dużo się działo. Tamowali ruch, narażając się kierowcom, którym puszczały co i rusz nerwy. Kiedy kolejny raz zablokowali ulice w stolicy, tym razem jeden z kierowców splunął aktywiście w twarz, drugi potraktował protestujących z gaśnicy, a trzeci gazem pieprzowym. Podczas kolejnego protestu pojawiły się krzyki i zabieranie transparentów. Potem zablokowali most świętokrzyski. Jeden z kierowców wyrwał aktywistom transparent. Potem jeszcze blokowali marszałkowską. Przy następnym proteście kierowcy już postanowili sami ich usuwać z jezdni. Jak widać protesty wiele wniosły w życie warszawiaków, wiele jadu, żółci, gniewu i złości, a protestujący zmienili świat na lepsze, wkurzając niewinnych kierowców w stolicy. Nie ma to jak dobrze przemyślany plan działania. Jak tak dalej pójdzie, mają sporą szansę by naprawdę zostać ostatnim pokoleniem. Nieograniczony dostęp do e-papierosów zwolna się kończy, niepełnoletni ich już nie kupią, a na przystankach nie będzie można ich palić. Polska młodzież będzie musiała zejść do e-papierosowego podziemia. Opublikowano dane, z których wynika, że w 2022 milion 700 tysięcy osób w wieku od 25 do 34 lat Nadal mieszka z rodzicami. 63% to faceci, nazywa się ich teraz gniazdownikami. W przeszłości nazywano ich różnie: wałkoń, leń śmierdzący, nierób albo darmozjat. Kanclerz Scholz podczas swojej wizyty w Polsce wywołał burzę. Wszystkich elektryzowała odpowiedzialność Niemiec za II wojnę światową. Tusk podziękował, że Niemcy chcą wspierać ocalałych z okupacji i że ma powstać w Berlinie miejsce upamiętniające Polskie ofiary. Prezydent Andrzej Duda podkreślił z całą stanowczością, że Polsce należą się reparacje. Temu wturował premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że Tusk tak łatwo chce się zrzec niemieckich reparacji. Tusk z kolei ripostował, przypominając, że to pisowska minister pani Anna Fotyga podpisała zrzeczenie się reparacji, a niemieckie media podały, że nie jest za późno na zadośćuczynienie. Co poradzić? Taka polityka. Tuż po północy w centralnej Polsce niebo pojaśniało, bo przez ziemską atmosferę przebijał się bolit. Jasny meteor widać było na wysokości 94 km, a spłonął 38 km nad ziemią. Mimo, że już wakacje nadeszły, Ministerstwo Sprawiedliwości nie spoczywało na laurach. Pracowało nad zaostrzeniem przepisów dla pijanych kierowców, a tych wiemy, że na polskich drogach jest sporo. Jedno piwo czy lampka wina, czyli pół promila, oznaczać będzie konfiskatę pojazdu. W Polsce można jeździć po szosie czy drodze bitumicznej, ale po świeżo wylanym betonie już nie bardzo. W Poznaniu kierowca wjechał w świeży beton, no i daleko nie ujechał. Z racji, że Łotwa wprowadziła związki partnerskie, pośród 27 krajów Unii jesteśmy w ostatniej piątce krajów, gdzie nie ma wprowadzonych żadnych zastosowań. Poza nami są Rumunia, Słowacja, Bułgaria i Litwa. Kto następny? Do Warszawy zawitał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem rozpoczęto minutą ciszy, a skończono podpisaniem umowy w dziedzinie bezpieczeństwa. Podczas spotkania z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzej Duda zapewniał, że jeśli społeczeństwo ukraińskie sobie tego życzy, Ukraina może dołączyć do struktur NATO. Trzeba powiedzieć, że przy spotkaniu z prezydentem Zełenski miał dość rozbiegany wzrok ale kto by tam się czepiał? Rozgrzane letnie noce nie dają spać w nocy. Szczególnie jedna noc w Gdańsku, kiedy mieszkańców obudził pożar na parkingu. Spłonęło aż pięć zaparkowanych aut, no i wiata śmietnikowa. Nic tak nie zbliża matki z synem jak wspólne uprawianie konopi. Za domową uprawę grozi mamie i synusiowi do trzech lat więzienia. Polacy już się tyle naoglądali nagrań z UFO w USA, że w końcu pomyśleli, że i u nas się w końcu pojawiło. To co wielu chciało uznać za początek inwazji obcej cywilizacji okazało się być awarią rakiety Europejskiej Agencji Kosmicznej Ariane 6 – Mimo kłopotów technicznych, start uznano za sukces. Prezydent Andrzej Duda w USA zadeklarował, że nigdy nie podpisze ustawy depenalizującej aborcję. Jego zdaniem jest to pozbawianie ludzi życia, a uczestnictwo lekarza w tym nielegalnym procederze powinno być karane. Premier Donald Tusk, rzecz jasna, przyjął do wiadomości odmienne zdanie prezydenta, kwitując, że ten napluł na polski rząd. No to jeśli prezydent przedstawiając swoje zdanie tym samym pluje na Tuska, rząd musi złożyć zamówienie na parasolki, bo jeszcze sporo plucia przed nami. W województwie małopolskim, mało tego, że pojawiła się trąba powietrzna, to jeszcze udało się ją nagrać. Wszystko przez chmury stropowe, które wywołują najgwałtowniejsze burze, jakie tylko istnieją. W lipcu wróciliśmy do tematu 85-letniego pana Józefa Perugi, który po latach postanowił jednak podejść do matury. Podszedł między innymi do egzaminu pisemnego z matematyki i języka polskiego. Niestety obu egzaminów nie zaliczył. Za rok, panie Peruga, na pewno się uda. Nieuczciwe zagrywki, naginanie prawdy, no i udowadnianie swojej racji za wszelką cenę. Jasna sprawa to jest przecież w końcu polityka. Ale Jarosław Kaczyński popisał się w lipcu czymś więcej. To nie są sprawy dla dzieci, także Kowana. Odejdź, Ale wolność słowa nie jest dla dzieci. Hmm. Naprawdę odejść. Urzecznika praw dziecka na stronie pisze, że dzieci mają prawo do wychowywania w rodzinie, do rozwoju i do wyrażania własnych poglądów. To już nisko trzeba upaść, Panie Jarosławie, żeby dziecko tak potraktować. Tylko pokazuje, jaki mamy charakter. Zastanawia, dlaczego w Polsce nie ma nakazu budowania bloków mieszkalnych z obowiązkowymi parkingami podziemnymi, kiedy prace trwały nad ustawą schronową. Od 2026 roku nowo powstające bloki mają mieć schrony. Takie czasy. Urząd miejski w Grudziądzu niespodziewanie czeka remont. Po tym jak 41-letni mężczyzna wtargnął do środka i oblał farbą sekretariat prezydenta miasta. Ktoś tu na pewno ma przechlapane. NATO opublikowało dane, z których wynika, że Polska ma trzecią co do wielkości armię w sojuszu. Danymi cieszył się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Siewiera, który stwierdził m.in., że Polska jest pierwszą armią w Europie. Co trudno zrozumieć, bo co jak co, ale Turcja, która nas wyprzedza w rankingu, leży też w Europie. 3% co prawda, ale zawsze. Pan Siewier powinien przed kolejną wypowiedzią chociażby zajrzeć do Atlasu. W tym roku granica polsko-rosyjska cieszyła się co prawda popularnością, ale przeważnie na piechotę. W lipcu do sieci trafiło nagranie trzech osób przekraczających granicę pontonem. Lekki i przyjemny rejs zakończył się mandatami po 500 złotych dla każdego z uczestników. Jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na odwiedzenie granicy polsko-rosyjskiej pontonem. 37-letni Niemiec wjechał sobie rowerem. Według Straży Granicznej to już setny turysta łamiący prawo nad granicą. Otrzymał nagrodę specjalną 500 złotych mandatu. Dzięki bardzo za obejrzenie faktów z lipca z tego roku. Z Polski. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie znać w komentarzach, zostawcie suba albo lajka. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam. Ciepiwa na fil. <gry>